W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzień po uroczystości Bożego Narodzenia Kościół katolicki oddaje cześć świętemu Szczepanowi, diakonowi, męczennikowi. Zatwardziali Żydzi, nie mogąc słuchać słowa prawdy głoszonego przez Szczepana, pełni nienawiści i agresji, ukamienowali go. Oddając życie, święty Szczepan polecał się Jezusowi Chrystusowi i modlił się za prześladowców. Dał świadectwo prawdy, wiary i miłości. Święty Fulgencjusz, biskup Ruspe, tak mówi w kazaniu. Wczoraj święciliśmy narodziny ziemskie wiecznego Króla, a dziś obchodzimy chwalebną mękę żołnierza. Wczoraj nasz Król, odziany szatą ciała, wyszedł z łona dziewicy i raczył nawiedzić świat. Dzisiaj jego żołnierz opuszcza siedzibę ciała i pełen chwały przechodzi do nieba. Król nasz, mimo iż najwyższy i pełen majestatu, przychodzi w poniżeniu dla nas, ale nie mógł przyjść bez daru. Przynosi bowiem swoim bojownikom wielki dar, którym ich hojnie wzbogaca i umacnia do zwycięskiej walki. Tym darem jest miłość. Ma ona doprowadzić ludzi do wspólnoty z Bogiem. Rozdał więc to, co przyniósł, niczego sobie nie ujął, a przecież w cudowny sposób wzbogacił ubogich, wiernych swoich, nic przy tym nie tracąc ze swych niewyczerpanych skarbów. Miłość, która Chrystusa przywiodła z niebios na ziemię, Szczepana powiodła z tej ziemi do nieba. Miłość ta najpierw objawiła się w naszym Królu, by potem zajaśnieć w jego żołnierzu. Szczepan więc, aby zasłużyć na koronę, na jaką samo jego imię wskazuje, posłużył się miłością jako orężem i dzięki niej wszędzie zwyciężał. Miłość Boga nie dała mu ulec srożącym się przeciw niemu Żydom. Miłość bliźniego kazała mu orędować za tymi, którzy go kamienowali. Z miłości ganił błądzących, aby się poprawili. Z miłości modlił się za obrzucających go kamieniami, aby nie byli ukarani. Mocny miłością przezwyciężył zapamiętałą nienawiść Szawła i tak wysłużył sobie, by jego prześladowca na ziemi stał się dlań towarzyszem w niebie. Jego święta i niestrudzona miłość pragnęła zdobyć modlitwą tych, których nie zdołała nawrócić upomnieniami. A teraz Paweł weseli się wraz ze Szczepanem. Razem z nim zażywa chwały Chrystusa. Wraz ze Szczepanem raduje się i króluje. Tam, gdzie pierwszy poszedł Szczepan, ukamienowany przez Pawła, tam w ślad za nim podążył Paweł, wsparty modlitwami Szczepana. Oto prawdziwe życie, bracia moi. Tam Paweł nie wstydzi się zabicia Szczepana, a Szczepan raduje się towarzystwem Pawła, gdyż w obu jest radosna miłość. Ona w Szczepanie przemogła srogość Żydów.
w Pawle zakryła mnogość grzechów, w obu zaś na równi zasłużyła na posiadanie Królestwa Niebios. Miłość więc jest źródłem i początkiem wszelkiego dobra, jest wypróbowaną obroną i drogą wiodącą do nieba. Kto nią postępuje, nie może ani błądzić, ani się lękać. Ona kieruje, ona chroni, ona prowadzi. Bracia, skoro więc Chrystus ustanowił stopnie miłości, dzięki którym każdy chrześcijanin może się wznosić ku niebu, przeto niewzruszenie zachowujcie miłość bez skazy, wzajemnie ją sobie okazujcie, a w niej postępując wznoście się coraz wyżej. Słowa świętego biskupa Fulgencjusza niech nas umocnią i zmobilizują, aby iść wytrwale drogą prawdy, drogą wiary i drogą miłości, bez względu na cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić. Pamiętajmy dobrze, że świadkiem naszych czynów jest niebo. Czytamy słowa wiary, gdy walczymy w obronie wiary, patrzy na nas Bóg, patrzą Jego aniołowie, patrzy Chrystus. Wielka to chwała i dostojeństwo i wielkie szczęście walczyć w obecności Boga i otrzymać wieniec od Chrystusa sędziego. Przywołajmy więc wszystkie nasze siły i uzbrójmy się w czystość serca, wiarę nienaruszoną i życie cnotliwe, aby wystąpić do boju. Wielka to chwała i dostojeństwo i wielkie szczęście walczyć w obecności Boga i otrzymać wieniec od Chrystusa sędziego. I powinniśmy za wzorem męczenników okazać się niewzruszeni, gdy świat, diabeł i ludzie będą próbowali nas złamać pochlebstwem lub groźbą lub na inny sposób. Święty Rajmund z Peniafort naucza: głosiciel prawdy, Paweł apostoł, słusznie powiedział, że wszystkich, którzy chcą zbożnie żyć w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Sądzę, że nikt tego nie uniknie, chyba ten, kto nie wie, jak żyć na tym świecie rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie, lub kto tego zaniedba. Nie daj Boże, byście się mieli znaleźć wśród tych, których domy są zasobne, bezpieczne i spokojne, ale nie liczą się oni z prawem pańskim. Ich dni płyną w dobrobycie, lecz w jednej chwili znajdą się w otchłani. Ale was Bóg przyjął i mili mu jesteście. Wasza postawa nienaganna i wasza bogobojność tego wymagają i tego są godne, by je doświadczać przez częste próby. W ten sposób w szczerości serca będziecie prawdziwie czyści. A nawet gdy spadną na was ciosy i podwójne, i potrójne, także wtedy należy to uważać za dowód miłości
i powód do wesela. Mieczem obosiecznym są zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. Jego ciosy dwoją się i troją wewnątrz, gdy przewrotny ów duch podstępami i pochlebstwem niepokoi serca. Poznaliście już dokładnie te wewnętrzne rozterki. Trzeba przez nie przejść, by doznać całego piękna tego ukojenia i pokoju, którym się cieszycie. Tenże miecz dwoi i troi swoje ciosy od zewnątrz, gdy w samym kościele podważa się bezpodstawnie wasze dążenia duchowe, a rany są tym cięższe, że zadane przez przyjaciół. To jest ów pożądany i błogosławiony krzyż Chrystusa. Z radością duszy przyjął go Andrzej apostoł, jak przystało mężowi, a Paweł, wybraniec Boży, tylko nim każe się chlubić. Patrzmy na Jezusa, który nam przewodzi w wierze i ją w nas zachowuje. On niewinny wycierpiał od swoich i został zaliczony do przestępców. Pijmy wybrany kielich Jezusa i dzięki składajmy Panu, dawcy wszelkiego dobra. A Bóg miłości i pokoju niech ukoi wasze serca. Niech On sprawi, abyście biegli drogą wam wyznaczoną. Niech teraz osłoni was swoją obecnością od zakusów ludzkich, a na koniec doprowadzi i umieści tam, gdzie jest pełnia wszystkiego. Tam już wiecznie będziecie przebywać w pokoju i pięknie, w miejscu niezamąconej ufności, wytchnienia i wszelkiego dostatku. Drodzy wierni, wpatrując się w nowonarodzonego Pana i przyjmując z czcią i pokorą dar Najświętszego Sakramentu Komunii Świętej, prośmy Zbawiciela, aby prowadził nas drogą prawdy, wiary i miłości i aby obronił nas i umocnił, gdy świat, diabeł i ludzie będą próbowali nas złamać pochlebstwem lub groźbą i na każdy inny sposób. Weźmy sobie do serca słowa świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. W chwilach próby okażą się bardzo przydatne. Pisał w liście do Polikarpa: niech cię nie trwożą ci, którzy wydają się godnymi wiary, a nauczają błędu. Bądź nieugięty, jak uderzane młotem kowadło. Przed nami trud zaszczytny, trud wierności, trud przywracania katolickiego kultu, trud przywracania katolickiej wiary, wiary apostolskiej, tej samej, za którą życie oddali męczennicy, tej samej, którą Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa pod przewodem prawowitych i prawowiernych papieży, nieomylnie
i niezmiennie krzewił przez wieki. Jeśli okażemy się sługami wiernymi, otrzymamy niewiędnący wieniec chwały. Za przykładem świętych męczenników, okażmy się sługami wiernymi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Thank you.